Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dalej brzmię bez sensu, bo dalej mam katar. Cóż, jeszcze trochę będziecie musieli się pomęczyć ze mną w tym stanie, ale okej. Dobra, nie wiem, co będziemy dzisiaj robić w sumie, więc może byśmy na dobry początek przespali się po prostu ze dwie nocki. Być może Kroni będzie miał dla mnie kolejne zadanie. A jeżeli nie, to może uda nam się zrobić coś innego. Na przykład, nie wiem, może odblokuje nam się czwarte wyzwanie u Atylli, w sumie byłoby też fajnie. Ewentualnie może jakiś... Musiałam dać pozwolić Jaxowi to powiedzieć. Być może jakiś kolejny towarzysz będzie miał też coś dla nas, jakiegoś nowego questa. Dowódco, namierzyłem położenie kolejnych chipów kontrolnych niebian. Świetnie! Dokładnie to chciałem usłyszeć. Gdzie tym razem? W Ignadonie. Ciągle nie łapię, dlaczego tak rozwinięta rasa interesuje się technologią ze Starego Świata. Zaleca się dodatkowy skan. Dla ciebie wszystko jest proste, co? Powód rekomendacji wykonania skanu: niewystarczające informacje. Zgromadzenie nowych danych może zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wyczerpującej odpowiedzi. Przecież o tym właśnie mówię. Dobra, zanim... Wyjątkowe. Dobrze, Jax. Zanim pójdę z Kronim, to chciałabym jeszcze spróbować pogadać z innymi towarzyszami. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Martwię się o ciebie, Jax. Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Dobra, ty nic do mnie nie masz. Może Fox ma coś ciekawego? Czekaj, mam! Już mam! Nowy sposób, byśmy obaj zginęli? Nie zupełnie. Chyba, że walka z bandą mutantów mieści się w tych kategoriach, no to może. Chcesz zaatakować mutantów? Tak, ale słuchaj, nie byle jakich. Ci mutanci kierują się w stronę jednego z wszechserc, więc to bardzo ważne. No, co ty na to? Kontynuujemy? W sumie, mogłabym iść z Foxem, bo ostatnio robiliśmy z Kronim rozróbę. Ale zanim, to jeszcze bym chciała zagadać na przykład do Nery. Ty nic dalej dla mnie nie masz. A jeszcze może Drab coś ma? Zouza, to ja dalej wiem, że mam z nią zadanie. A Drab to gdzie jest? Przepraszam bardzo. On zawsze stoi tutaj. A teraz go tutaj nie ma. Weźmy, zróbmy tak. Ja pierdzielę, on znowu tutaj jest? Dlaczego on tutaj non-stop siedzi? Teren niestabilny. Zaleca się ostrożność. Dobrze, cudownie. Ja bym się w sumie pobiła z tym dziadostwem. Chodź do mnie. Dobra, zróbmy inaczej. Ła, halo! Weź to, Lejdżax. Ej, to odpycha, cholerstwo. Dobra, ale już będzie święty spokój. Ja muszę coś zrobić z tym, żeby Drab sobie stąd poszedł, bo to nie jest normalne. Także poświęcimy chwilę na odcinku na to. Dobra, nie doleciałam, ale to nic. Tutaj już sobie raczej wejdę. Prawie. Zaraz zobaczymy, o co chodzi temu chłopu. Ogólnie to postaram się go wysłać do bastionu. Ale to jeszcze zobaczymy. Drab. Powiem tak. Uwaga. Kroni, idź do bastionu. A ty chodź ze mną. Chodź.
się bardzo nie podoba to, że ty tutaj jesteś, stary. To wiecie co, chodźmy tak na próbę do Morkonów, chociaż ja mam wrażenie, że on tutaj sobie stoi przez to, że... Ej, wydaje mi się, czy spanie mi nie regeneruje życia? Nie wiem. Wydaje mi się, że on tam stoi, bo tam mieliśmy ostatni dla niego jakby... Ostatnie zadanie tam żeśmy robili w okolicy, w tunelach i... Chyba on po prostu uznał, że woli tam być. Nie wiem. Dobra, spróbujemy zrobić wyzwanie u Attilli. Ktokolwiek tu mieszkał, dawno umarł. Dobrze, ja widzę, że nie mam jedzenia. O, mamy jeszcze napój eleksowy, no tak. I jakieś eliksiry by się przydało założyć sobie. Dobra. Musisz być sprytny, skoro książę wybrał cię na ochroniarza. Dobrze cię widzieć. Moje bestie nie mogą doczekać się pory karmienia. Staniesz do walki, czy boisz je skończyć jako podwieczorek? Dobra. Widzę, że Attila ma dla mnie questa. Musisz być sprytny, skoro... W ogóle czego ty możesz mnie nauczyć? Walki. Ale ja na razie w siłę nie daję. Granaty. Tutaj ewentualnie. Witalność. Regeneracja witalności. Czy ja to chcę? W sumie nauczę się tego. I rozpoczniemy może starcie. Chcę walczyć. Dobrze. Ha, liczę, że jesteś przygotowany. To się okaże. Bestie są wygłodniałe. Rzucą się na ciebie. Wiem, co mnie czeka. Czyżby? Zaraz się okaże. Przygotuj się. Zabieram cię na arenę. Okej, okay, uwięzione raptoidy. Ała, ja pierdolę! Dobra, dobra, Jax, po pierwsze, zarzucamy sobie to. Dobra, tamten raptoid jest zajęty. Jak ja bym się zajęła tym jednym, to by było idealnie. Ała, no, jak ty lejesz. Dobra, to głupie chyba. Ja pierdyle. One strasznie lubią atakować mnie. Dobra, jakbym tak silnym, pięknie. Jeszcze jeden nam został. Uwięziony raptoid. Weźmy silnym. Jeszcze raz. I jeszcze parę razy, jakbym tak uderzyła. Pięknie. Cudownie. Udało się. No to co, pozbierałam. No to wychodzimy. Czy coś zdołałoby cię zatrzymać? Twoja technika jest imponująca. Mnie nigdy nie szło tak dobrze. No dobrze. Osiągnięcie takiego poziomu wymaga wyrzeczeń. Sam coś o tym wiem. Podziwiam sposób, w jaki patrzysz na świat. Wróć, kiedy będziesz skory do następnego wyzwania. W międzyczasie ja zajmę się przygotowaniami. Dobra, to myślę, że spróbujemy od razu. Chcę walczyć. Niestety, jak mówię... Dobra, czyli jeszcze. Ale może byśmy skorzystali po prostu z łóżka i byłoby... To dobre. Śpimy tak ze dwie nocki, bo fajnie by było to zadanie już od razu wykonać, myślę. Dobra, jeszcze raz i zobaczymy. W sumie nie jest to wcale jakieś trudne. Oczywiście infekcja. Dobrze cię widzieć. Cudownie. Moje bestie nie mogą doczekać. Dobra, to już przepuścimy. Chcę walczyć. Dobrze. Mam dla ciebie niezłą gratkę. To naprawdę głodne i paskudne potwory. Życzę szczęścia. Ha, przyda ci się.
Powiesz, z kim będę walczył? Chcesz, bym zerwał z tradycją? Wykluczone. Przygotuj się. Zabieram cię na arenę. Będziemy walczyć z czerwem. Schwytany diabelski czerw. Ja już się z nim biłam, nie wiem, czy pamiętacie, jak żeśmy wykonywali zadanie dla Cori. Także on raczej problemów nie będzie stanowił jakichś większych. Szczególnie, że mam na niego raczej taktykę. Szczególnie też, że teraz się zajął drabem na przykład, a nie mną. Weźmy tak jeszcze raz. Dobra, weźmiemy tak i teraz uderzamy. On nie jest wcale jakiś właśnie trudny. Ważne, żeby się nie dać uderzyć. No i cudownie. Niby ma czaszkę, jak widzicie. Dobra, wiecie co? Zarzucę sobie szał bojowy. Czy jak to się tam nazywa. O, widzę, że drab zdech jednak. Oła! Ale ja teraz go dzięki temu trochę szybciej pokonam i jednak drab żyje. Będziemy go troszeczkę... Wiecie, ja postanowiłam sobie to zarzucić, bo zadajemy większe obrażenia dzięki temu. Albo dostaję zmniejszone? Nie. Ała, dobra. No i w sumie jest git. Pięknie, jeszcze raz, Jax, jeszcze raz. Pięknie. Trochę tak na pół skilla, ale dlatego, że nie chciało mi się po prostu już leczyć. Nie wiem. Mroczny Eleks, aż 9 sztuk. To jest naprawdę dużo. Dobra, pięknie. Co za siła! Niewiarygodne! Zostałeś obdarzony niezwykłymi zdolnościami. Ta wola, ta determinacja. Proszę, nikt nie zasługuje na to bardziej niż ty. Gdyby inni Morkoni zobaczyli w tobie to, co ja. Jesteś urodzonym przywódcą. Mógłbyś nas wszystkich wiele nauczyć. Kiepski ze mnie wzór do naśladowania. Cóż, to twój wybór. Ale teraz muszę ci podziękować. Chciałbym, żebyś wziął udział w naszej ceremonialnej rzezi. Ty i moi najlepsi gladiatorzy stawicie czoła największemu wyzwaniu. Człowiek kontra bestia. Walka na śmierć i życie. Ostateczny sprawdzian dla każdego prawdziwego wojownika. Zdradzisz mi coś więcej o tej ceremonialnej rzezi? Nazwa mówi sama za siebie. Więcej wojowników, więcej potworów, więcej krwi i jeszcze więcej chwały. A jaka jest w tym wszystkim moja rola? Dowiesz się, ale dopiero później. Teraz mam na głowie inne zmartwienia. Zmartwienia? Chodzi o Wenię. Jest strasznie roztargniona. Wiesz, co pomogłoby jej odzyskać ducha walki? Gdybyś poprosił ją, by dołączyła do ciebie na arenie. Myślałem, że Wenia nie znosi starć na arenie. Bo tak mówi, ale co ona tam wie? Bez wątpienia pali się do bitki. Każdy chciałby dostąpić zaszczytu walki u twojego boku. Trzeba tylko dać jej właściwy impuls. Mnie na pewno nie posłucha, ale ty to co innego. Zależy ci na Wenii? Wychowałem ją. Niestety ostatnio oddaliliśmy się od siebie. Niepotrzebnie pozwoliłem jej opuścić grotę. Wróciła z głową pełną bredni zasłyszanych od obcych. To ją zmieniło. Nie myśli racjonalnie. Zapomniała o naszych wartościach, naszym sposobie postępowania. No dobra, czyli co? Idziemy porozmawiać w takim razie z Wenią. Jak widzicie, odblokowało nam się kolejna jakby część zadania. Ja specjalnie nie przekonywałam tutaj Attili, żeby walczył. Znaczy się inaczej. Nie zachęcałam go,
że jest takim super wojownikiem i tak dalej. Później wam wytłumaczę dlaczego i być może uda się to zrobić jeszcze dziś. Przysłał cię ten stary drań? Czyli tak. Serio, ty mi w niczym nie przeszkadzasz. Cieszę się, że przetrwałeś na arenie. Podejrzewam, co sobie myślisz. Niedorzeczna, ceremonialna rzeź. Cóż, obłęd czy nie, nikt tego nie powstrzyma. Nie będę walczyć, nawet u twojego boku. Na to pewnie liczy, co? Czy da się was jakoś pojednać? Nic z tego. Rozejdziemy się, każdy w swoją stronę. Przekażę więc Aptylii, by wziął na to poprawkę. Chwileczkę. Zanim pójdziesz, chcę ci coś powiedzieć. Morkoni umierają. Mimo to, zamiast temu zaradzić, godzimy się ze śmiercią. Jeśli nie zmienimy swojego podejścia, nasza frakcja wyginie. Nie ocali nas nawet wsparcie kłusowników. Nie zamierzam stać bezczynnie. Co wobec tego planujesz? Pomogę im zmienić poglądy. Myślałem, że nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Racja, dlatego dostaną to, czego pragną. Tylko inaczej niż sobie życzą. Zgubiłem się. Do czego nawiązujesz? Możemy uratować mnóstwo istnień. Wpłynąć na to, co się tu dzieje. Proszę, wyświadcz mi ostatnią przysługę. Słucham. Ulepszyłam środek usypiający. Teraz raczej poskutkuję. Czy dodasz go do jedzenia dla stworów? Efekt powinien utrzymać się do początku igrzysk. Dzięki temu nikt nie zginie, a ty i tak zabawisz się na arenie. To co? Zgadzasz się? Czy stworów nie głodzi się przed walkami? Zazwyczaj tak, jednak nie przed ceremonialną rzezią. Bestii jest zbyt wiele i byłoby to bardzo niebezpieczne. Los podarował nam szansę. Skorzystajmy z niej. Mogę na ciebie liczyć? Dobrze. Och, dziękuję. Oszczędzisz wielu osobom śmierci w męczarniach, wiesz? Attyla trzyma jedzenie w domu. Dla jasności, zaaplikuj do niego cały środek. Po wszystkim poinformuj Attylę o mojej odmowie. Wtedy bez wątpienia nakarmi bestię. To było dobre. Dobra. Oczywiście ja gram po stronie Morkona, natomiast i tak mamy jakby oziębłość na bardzo takim poziomie wysokim, a dodatkowo no jestem teraz tutaj z drabem, a jednak żeby mieć dobre te, jak to się mówi, Jezus, żeby mieć dobre, o matko, żeby się dobrze dogadywać z innymi, to po prostu trzeba tutaj robić różne rzeczy. I na przykład w przypadku draba troszeczkę więcej troszeczkę mniej oziębłości się przyda. Oby tym razem zadziałało. Ogólnie, moi drodzy, to... Wystarczy. No, to pora zobaczyć się z Attylą. W sumie to zdradzę wam może później zakończenie tego zadania, jak już się faktycznie skończy, drugą opcję. Rozmawiałem z Venią. Nie będzie walczyć. Nonsens. To dla jej dobra, nie mojego. Nie rozumie tego? Ani trochę. Co ja mam z nią począć? Jest zbyt uparta. Poddaję się. Skupmy się na tym, co musisz zrobić przed rozpoczęciem ceremonii. O co chodzi? Jak pamiętasz, nie nagradzamy wojowników. Ten jednak, kto podczas ceremonialnej rzezi przeleje najwięcej krwi, otrzyma specjalne trofeum. Czaszkę trola. Problem w tym, że czaszka leży pogrzebana w jednym z tuneli wraz ze swym poprzednim posiadaczem. A mnie w nagrodę za zasługi wolno ją wykopać? Poważnie? Cóż, w gruncie rzeczy dość gówniana ta nagroda. Czy w takim razie potrzebne jest nowe trofeum? Tylko
gdzie my teraz znajdziemy kolejną czaszkę trolla. Myśl, Attila, ty stary głupsze, myśl! No tak, karpie, ich gniazda są pełne kości. Myśliwi wspominali mi o gnieździe, w którym może leżeć taka czaszka. Domyślam się, że mam tam pójść. No cóż, albo to, albo walka z trolem. A tego, jak zaznaczyłeś, się nie podejmiesz. No dobra. Gdzie znajdę to gniazdo? Mnie pytasz? Przecież nigdy nie byłem na zewnątrz. To powiedz chociaż, który z myśliwych ci o tym mówił. Oj, chłopcze. Pamięć już nie ta. Przekażę ci to, co wiem. Może tyle wystarczy, by odszukać gniazdo. Podobno na zewnątrz groty znajduje się wielki krater. Dostaniesz się do niego, okrążając górę, która blokuje ścieżkę. Gniazdo znajduje się rzekomo na zachodnim zboczu tej góry. Mówisz o kraterze banitów? Być może. Niewykluczone. Świetnie. Spotkałeś już harpię, prawda? Te bestie rozszarpią ci twarz, zanim się zorientujesz. Okej, to mnie pocieszyłeś, gościu. Gdzie jest drap? Jest za mną? Tak, super. To co? Zmieniamy sobie w takim razie zadanie. Towarzysze i główne ukrywamy trofeum za udział w ceremonialnej rzezi. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, czyli widzę, że z krateru banitów będzie... Nie z krateru, z amfiteatru będzie najbliżej. W ogóle też dowiedziałam się, że podobno jest jeszcze jeden towarzysz, który jest, można powiedzieć, trochę opcjonalny. To znaczy, nie wszystkie poradniki o nim tak jakby piszą. Jest to Falk, czyli jak pamiętacie, stworzony przez kleryków... Nie mogę powiedzieć człowiek, bo to jest po prostu robot, który wygląda jak człowiek. Zrobili go właśnie klerycy. I no, mieliśmy go jako towarzysza w pierwszej części Alexa. Także tutaj też będziemy korzystać z jego pomocy, że tak powiem. Coś mnie atakuje. O, Mokrołaz, witam cię serdecznie. Jezu, te skurcze wąsy dalej są silne. Ołano, dobra, wiecie co, robimy tak. Zarzucam. Okej, ubiłam to cholerstwo. Ale nie mam za bardzo teraz się czym leczyć, więc może byśmy wypili sobie coś. I lecimy dalej. Nie będę wam na razie więcej zdradzać, jeżeli chodzi o to zadanie, ale wiem, jak ono się zakończy. Tak naprawdę. Dobra, tego skeksa to w sumie nie chciałabym, żeby mnie uderzył, ale widzę, że on chce draba, a nie mnie. Ja sobie skorzystam z możliwości wybijania potworków, jak już tutaj chodzimy, bo... No nie oszukujmy się, ale... Przydałby się expik, nie? Wiecie, ja za dużo nie podróżuję tutaj po świecie Alexa, bo prawda jest taka, że mapa jest ogromna i... Ogólnie mam wrażenie, że więcej spacerowałam sobie w jedynce. Ale prawda jest też taka, że jedynka od nas tego sporo wymagała, bo większość zadań była w właśnie takich miejscach, wiecie, że trzeba było gdzieś tam podejść, coś tam zrobić, gdzieś tam iść, kogoś tam odnaleźć, więc przy okazji człowiek chodził, odkrywał teleporty i mam wrażenie też, że prościej było się na takie teleporty w ogóle natknąć niż tu. W ogóle też można było sobie kupić specjalną umiejętność, która pokazywała teleporty na mapie. Tutaj tej umiejętności nie ma, więc jeżeli chcemy mieć wszystkie teleporty, to trzeba się posiłkować mapką z internetu. No, także nie wiem, czy to jest na plus. Raczej nie. Dobra, widzę już jakieś gówna latające, ale my wchodzimy sobie wyżej. Okej, drap za mną jest. W sumie zastanawiam się, kiedy zrobić to zadanie z Zozą. Bo kurde, no, tam naprawdę ci klerycy są po prostu straszni. Cześć, panie Skeks. Nie atakujesz. Co ty robisz? Chłopie! Do widzenia.
Pamiętam, że Skeksy w jedynce to byli przeciwnicy naprawdę na wysokim poziomie w sumie. A tutaj Skeks jest taki, dosyć bym powiedziała, przypadkowy. Dobra. I tutaj mamy chyba te harpie, czy coś takiego. W ogóle ten księżyc jest oczywiście nienaturalnie duży. Dobra, witam serdecznie panią harpię. Wow, ty jesteś dosyć silna, bym powiedziała. Ja zaraz spadnę i sobie rozwalę głupi ryj. Trochę tutaj młyn jest. Czemu to skrzeczy jak sierwojad w kotiku? Ja nie wiem już co ja leję. Okej, są trzy te harpie. Czemu harpia pluje ogniem? Nie podoba mi się to bardzo. No, dawaj Drax. Pierwszą chociaż byśmy sobie tutaj zabili. Wow, shit. Łano, tak nie wolno robić. Dobra, weźmy sobie szał nasz, a konkretnie ignorowanie bólu. Weź to Jax, zapodaj sobie w żyłęs. No kurwa, dobra, moment, bo ja potrzebuję tutaj się wyleczyć. Dobra, gdzie ta harpia jest pieprzona? Tu jesteś. Dawaj Jax. Okej, coś tu jeszcze lata oprócz tej harpii. Strasznie mnie denerwuje. Siup. O kurwa. Czyż ja nie żyję? No nie jest dobrze teraz. Dobra, w sumie lepiej, że zginęłam. Bo aż żal by mi było marnować, wiecie, tego. Dobra, dobra, dobra. A to brzeszczowy jaszczur jest, okej. To pani harpia może. Dobra. Burzowy jaszczur konkretniej. Okej, i została nam jeszcze ona. Witam cię serdecznie. Pora ci przypieprzyć w głowę. No, pięknie. I nowy poziom. Miodownik. Wow. I mamy porysowaną czaszkę trolla. Cudownie wygląda. Łeb posłuży za idealne trofeum. Oj, zgadzam się z tobą, Jax. Gdzie mi spadło to gówno? Tu jesteś, harpio. Olbrzymie pióro, kość i dziób. I ta jedna mi spadła tam na dół. Okej, siup. I myślę, że możemy w takim razie sobie wracać, oddać zadanie. Czyli rozumiem, że wracamy do Veni. Mam też do rozdania punkty umiejętności i myślę, że dalej będziemy szli w tę alchemię, bo... Coś mnie atakuje? Nie, to tylko wy tak skrzyczycie. Bo fajnie by było sobie rozwinąć dalej parę spraw, a konkretnie właśnie alchemia. Alchemia, alchemia i jeszcze raz alchemia, żebyśmy mogli używać sobie lepszych mikstur. I na szczęście mogę już full. Ktoś mnie tutaj nauczy w tym obozie? Oczywiście, że nie. Także, dobra, zanim będę szukała nauczyciela do alchemii, to pozwólcie, że załatwimy tutaj zadanie z Attylą i tak dalej. Słyszałeś, co się stało na arenie? Nie. Nie bardzo wiem, jak to ująć. Pójdź na arenę i przekonaj się sam. No właśnie, nie zrobiło się dobrze pod naszą nieobecność. Mam tylko nadzieję, że pewna osoba nie zginęła. Jeżeli zginęła, to znaczy, że pewna sprawa, którą robiłam, nie ma żadnego znaczenia. Zaraz zobaczymy. Cieszę się, że nie było mnie wtedy na arenie. Serio? Wcześniej. Wszyscy oczywiście zginęli. Co tu się wydarzyło do diabła? Muszę pomówić z Venią. Porozmawiamy z nią oczywiście. Tylko, że nie wiem, gdzie ona jest. Nie wiem, gdzie jest też Attyla. O, Holender, tam da się wejść? Powinno się dać.
Ale chyba się jednak nie da. Nie wiem, czy Attila żyje. Bo ogólnie właśnie wiedziałam, że do tej masakry dojdzie. Zaraz się dowiecie dlaczego. I ogólnie nieważne, czy byśmy podali środek usypiający, czy nie, to by się stało. Tylko teraz pytanie, czy Attila żyje? Tak, Attila żyje. Attila? Cholera. To nie tak miało być. Co tam się do diabła wydarzyło? Dlaczego ten cholerny środek nie zadziałał? Ach, cóż... Ach, wszystko się zjebało. O czym ty opowiadasz? Radykałowie nie powinni się tak weselić. Czy śmierć tych ludzi była zaplanowana? Posłuchaj, ja... Gadaj! Przestań kurwa kłamać! Mów prawdę! Nie wzmocniłam środka usypiającego, tylko wręcz przeciwnie. Bestie stały się jeszcze bardziej agresywne. Co? Dlaczego? Wątpię, byś kiedykolwiek mi wybaczył. Kurwa, nie wierzę. A co z ratowaniem ludzi? Innych ludzi. Zależało mi, abyś zrozumiał doniosłość śmierci. Co ona naprawdę znaczy? Uznałam, że w ten sposób przekonasz się o tym najlepiej. Wszyscy uwielbiają arenę. Twoje zwycięstwo jedynie pogorszyło sytuację. Gdyby doszło do jakiejś straszliwej tragedii, wszyscy by sobie uzmysłowili, jak źle postępujemy. Mimo to radykałowie, oni się radowali. Świętowali rzeź, znak od prawaka. Och, cholera! Co ja narobiłam? A no właśnie, jak widzicie, Venia zrobiła całkiem przeciwnie, czyli właśnie to bardziej rozgniewało te potwory, niżeli je usypiać. I jakbyśmy zachęcali Attilę do walki, to on sam wyszedłby na arenę i by zginął. A Attila jest nauczycielem walki i prawdopodobnie część umiejętności uczy tylko on. Kompletnie ci odbiło! Proszę, posłuchaj mnie! Wcale nie o to mi chodziło. Skończ pieprzyć. Za późno na skuchę. Ale... Masz rację. Co zamierzasz? Powiedz lepiej, co teraz zrobisz. Niech cię pochłonie poczucie winy i wstydu. Więcej się do mnie nie zbliżaj. Ani myślę. Przysięgam. Przyznam się Zarinie. Niech mnie osądzi. Jakoś to wszystko naprawię. Przyrzekam. Tego horroru nie da się opisać słowami, ale widziałem go. Widziałem go i nie ruszyłem palcem. Jestem słaby, głupi. Wszędzie śmierć. Dobra, no jak widzicie, na razie z Attilą nie mogę za bardzo porozmawiać. Natomiast z tego co wiem, możemy przysłuchać się jeszcze osądowi, ale raczej nie będę tego robić, przynajmniej nie teraz, może kiedyś tam przy okazji. Tak, zaznaczyłam sobie nauczyciela alchemii, także udajmy się tam jak najszybciej i się nauczmy. Myślę, że tutaj w depozytorium mogę się nauczyć u Kory chyba. U tej, co byliśmy na ekspedycji. Ona być może też ustaliła coś. Także to się jeszcze zobaczy. Oznaczymy sobie ją. I co? I zastanawiam się, czy jeszcze coś damy radę dzisiaj zrobić. Być może zadanie z Foxem. W sumie myślę, że byłoby fajnie. Ewentualnie zadanie z Kronium 4. Czyli przeszukiwanie Ignadonu. No, ewentualnie moglibyśmy w sumie zostawić to na takim etapie jak jest, bo ja jeszcze mimo wszystko chciałabym oszczędzać trochę mój głos i nie zajeżdżać go tak od razu. Jak tam Kora?
Widzę, że mogę się tylko uczyć od ciebie, także nauczymy się alchemii. Cudownie. Teraz tylko ważne, żeby mieć przepisy. I pytanie, czy ja takowe przepisy mam. W ogóle, jak ja stoję z broniami, tego nie mogę założyć. W ogóle przydałoby się zainwestować w założenie lepszej broni jakiejś. Ja w sumie troszeczkę te kwestie, wiecie, ominęłam totalnie. Ta broń pod zręczność byłaby w sumie okej. Ale sami też widzicie, że sobie całkiem nieźle radzę. Za 4 poziomy będziemy mogli też zrobić awans u Morkonów i wtedy też będziemy mieli lepszą zbroję. Ale tak, ja chciałam sobie zobaczyć przepisy, jakie ja mam. Tutaj mamy. Mam na duży napój eleksowy i na średni napój eleksowy. Tak naprawdę nie potrzeba mi więcej. Widzę, że dużych mogę zrobić naprawdę wiele i wtedy będziemy mogli się nauczyć dużej ilości punktów. I to naprawdę dużej, więc umiejętności będą stały przed nami wtedy otworem. Receptura średniego napoju eleksowego. Potrzebujemy wina. Więc muszę się w takim razie rozejrzeć za winem. I tutaj też widzę, że eliksiry te średnio uzdrawiające potrzeba wina. Przepisy na chili con carne to mogę sobie akurat zrobić, tylko to musimy przy kuchence. Dobrze. Okej, czyli jestem w sumie zadowolona z tego, jak żeśmy tutaj teraz poczynili. Ja sobie tylko odznaczę to. I sobie odznaczę tą laskę, żeby nam nie była zaznaczona. I to też bym chciała odznaczyć. Dobra. Jak my teraz stoimy z naszym dziennikiem? Karakis, no już właściwie nie mamy nic do zrobienia. Niewdzięczna robota, audiencja u kleryków, od błękitu do fioletu, szczątki wroga. Dobra, to wiecie co, zrobimy tak. Drap. Ty wracaj do bastionu. Mam nadzieję, że wróci do bastionu, a nie znowu tam. Ja wracam do bastionu właśnie. I z bastionu... Myślę, że w kolejnym odcinku już udamy się na misję. Ewentualnie teraz poświęcimy czas na kokszenie Jaxa. Stół do alchemii mam na dole, ale w sumie do atrybutów by też nam się przydały punkty. Tylko teraz tak. Na pewno to, co mi potrzeba, to kupić wino. Tutaj jest na przykład Gardok. Pokaż mi, co sprzedajesz. Ty chyba nie będziesz miał jedzenia. Masz mikstury, więc od biedy mogłabym sobie kupić. Ma też właśnie mały napój eleksowy, ale to jest na punkty doświadczenia. Mi to jakoś bardzo potrzebne nie jest. Można też eleks kupować. Może te eliksiry bym sobie kupiła. I to wszystkie najlepiej. Zaakceptuj wymianę. I chwilowo byśmy tutaj mieli przynajmniej czym się leczyć. Okej, pięknie. I sobie przypiszemy pod dwójkę. Okej, i teraz byśmy sobie jeszcze poszli... potrzebuję jeszcze drugiego sprzedawcy i tutaj chyba jest na dole. Musimy kupić jak najwięcej wina. W ogóle widzę, że Zouza się gapi na mnie. Chyba już jest czas, żeby z nią iść, tylko ja potrzebuję się dokoksić przed tym, bo to naprawdę będzie wyprawa życia. Smith chce coś kupić. Czy ty masz wino? Może być problem. Masz księżycowe ziele. Masz wino. To daj mi całe, które masz. W sumie to księżycowe ziele... Dobra, na razie tego nie potrzebuję. Bardziej to wino mnie interesowało. I teraz tak, tutaj miał Dawkins u siebie stół alchemiczny. Także spróbujemy sobie coś tutaj poradzić. Kroni sobie lata. Myślę, że już w kolejnym odcinku się udamy na jakąś misję z nim, a tymczasem będziemy tutaj coś robić przy stole. I tak, eliksiry życia, to na razie nie robię tego. Potrzebujemy sobie zrobić napoje eleksowe. I myślę, że mogłabym zrobić wszystkie z tego. Chociaż mogę zrobić tylko 4, ok. Mało mam eleksu i nie wiem, czy wolę te, czy wolę tamte. Czy do umiejętności, czy do atrybutów. Może do atrybutów sobie wyrobimy. Niech będzie 8. I wtedy już tych sobie nie zrobię. Ale to nic. Czyli będziemy musieli w takim razie zbierać eleks, z tego co widzę. Dobra, ale wolę atrybuty. Chociaż nie, bo to mi daje tylko 8 punktów atrybutów.
To wiecie co? To ja się wezmę, wczytam. Nie wiem, gdzie mam zapis, ale chyba gdzieś jakoś tutaj niedługo. Powinnam już kończyć odcinek, ale jeszcze. Okej, to ja wolę w takim razie punkty umiejętności. Zrobimy sobie 4 duże eliksiry do punktów umiejętności. Teraz sobie wypijemy. Mam jeszcze tylko 3 eleksy, dobra. Ja chyba znowu minęłam sobie gdzieś te miksturki, nie? Tak, tu mamy. Mamy 4 punkty. I teraz tak, czego ja się mogę nauczyć ogólnie? Walki, no to mam za mało siły. Wiadomo, cios w plecy. Raczej tego nie używam, więc wątpię, że jest sens się tego uczyć. Granaty, no nie używam granatów. Broń ciężka. Nie mam jakiejś broni, która by mi pomagała w walce, więc chyba też bez sensu. Jak ja tutaj stoję z resztą rzeczy? Zręczność. Trofea. Okej, trofeów się mogę nauczyć. To jest dobre. Na przykład zaznacz na mapie. Kto mnie uczy trofeów? Tutaj mnie uczy Astrid, także pobiegnijmy do niej. Trofea się akurat myślę, że przydadzą. Tylko czy ja mogę sobie ją zaznaczyć? Dziękuję. Trofea się przydadzą na pewno. Będziemy mogli jeszcze więcej wyciągać, jeszcze więcej sprzedawać. To się też przyda prawdopodobnie do robienia jakiejś broni i tak dalej. Także to też jest super sprawa. Mogłam się też kowalstwa nauczyć na wyższym poziomie. Oj kurde, naprawdę przydałoby się pobiegać i po prostu powybijać te wszystkie potwory, pozdobywać punkty. Ale prawda jest taka, że robienie tego na odcinku to byłby troszeczkę chyba żart. Jednak. W ogóle ja teraz chyba biegam bez towarzysza. Dokładnie. No dobrze, to nic. W sumie niepotrzebne mi chwilowo. No, to w ogóle jakiś łuk nie zostawiłam w mieszkaniu. Nie wiem, czy ty się pogniewasz, czy się nie pogniewasz. W teorii się powinnaś pogniewać, w praktyce nie zareagowałaś. Cześć, Astrid. O, tutaj mogę jej skóry w ogóle sprzedawać. Proszę. Okej, słabo to wychodzi, powiem szczerze. Chociaż kto wie, może mi się tak tylko wydaje. Ale tak, ty uczysz skórowania, także to jest rzecz, którą na pewno robimy. Dalej. Samotny wilk, twoje statystyki zwiększają się, gdy podróżujesz bez towarzyszy. Raczej tego nie robię. To też mi niepotrzebne od niej. Broń dystansowa, no nie używam. Broń energetyczna, mistrz pocisków, mistrz prochu. Biegłość w broni dystansowej. Nie używam tego w ogóle. Dobra, jeszcze dalej umiejętności. Postać. Może tutaj coś w tej postaci. Wiem, ja chciałam jeszcze umiejętności Morkonów, nie? Gniew. Budowy nie mam 4. Ale oczyszczenie krwi by się przydało, na pewno. Ten rytuał potrzebuje sprytu i budowy. Dobra, ale oczyszczenie krwi to jest mus. Na gniew to może sobie zostawię punkty. Jeszcze moglibyśmy dać sobie coś tam w jetpack. Zawsze. Tutaj mi niepotrzebne nic. A tutaj te rzeczy. O, to by się przydało. Kto mnie tego uczy? Tutaj mnie uczą na zamku, także to się nauczę tego. Te efekty statusu przydałyby się, bo jednak mimo wszystko czasami jest jak jest i chyba się gra zlagowała i zepsuła. Okej, jesteśmy w zamku. Tutaj mam nauczyciela, tylko fajnie by było go sobie zaznaczyć oczywiście. Tylko tutaj muszę sobie też odznaczyć tą panią. I zaznaczyć sobie Ewę. Dobra, nauczymy się tego. Nie wiem, czy coś jeszcze nam się uda nauczyć dzisiaj, czy nie. U Morkonów na razie potrzebuję sobie troszeczkę uzbierać, jeżeli chodzi o spryt i te sprawy. Przydałoby się eleks skądś mieć. Musielibyśmy zabijać sporo mutantów, żeby mieć eleks. Także myślę, że to nie jest wcale głupi pomysł.
Dobra, Ewa powinna być tutaj na dole. I widzę, że jest. Super. Czego ty możesz mnie nauczyć? Doświadczony myśliwy. Mól książkowy. To nie potrzebuję raczej. To by się przydało w sumie. Dalej. Dodatkowe punkty atrybutów. Nie mam już eleksitu. Tutaj bym też dostała punkty. Tania nauka. Nauczyciele są tańsi. Potrzebuję teraz u kogoś coś sprzedać, tylko nie wiem, gdzie tutaj jest ktoś, kto mi... A moment, ja nie potrzebuję sprzedawać. Przecież ja mogę sobie otworzyć tutaj paczki, które ja mam. Znaczy dobra, i tak muszę sprzedać i tak, ale... Ja mam tutaj przecież paczki z eleksitem. Co prawda widzę, że za dużo z nich nie mam. Ale jeszcze mam te worki od Attyli. Z tego jest dużo hajsu. Dobra. To teraz pytanie, czego się nauczyć dalej, bo tych punktów już mi powoli brakuje. Gdzie ta Ewa poszła? Tu jesteś? Tak. Laska. Naucz mnie więcej. I teraz pytanie. To by się przydało, bym teraz dostała punkty atrybutów. Z każdym zdobytym poziomem. To też by się przydało, bo dostaniemy jeden punkt więcej. Ale i tak najpierw muszę mieć nauczone to. Dobra. I teraz mamy punkty dodatkowe. 10. I teraz jakby chciała do umiejętności którejś. Na przykład tej Morkonów. Gdzie to jest? Tutaj. Nie oczyszczenie krwi, tylko gniew. Budowy potrzebuje 4 punkty. Zgadza się. Jeszcze jeden punkt. Tutaj się już nam zgadza. I teraz jeszcze co bym się chciała nauczyć? Szybciej biegać to może nie. Witalność. Rytuał to trzeba będzie, czyli trzeba spryt i budowę. I to będę chciała, czyli spryt, czyli dajemy sobie w spryt. Dobra, moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie w tym momencie odcinek. Nie wiem, czy coś więcej uda mi się tutaj ogarnąć. Myślę, że raczej nie. To już żeśmy czytali kiedyś. Taśma samoprzylepna. Dobrze, jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was bardzo serdecznie do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę już montować dla Was ten odcinek. W kolejnym myślę, że uda nam się zrobić jeszcze zadania dla towarzyszy. Na pewno Kroniu 4 pójdzie w ruch i Fox. A dalej się zobaczy. Może się odblokują nowe kwestie, może nie. Jeszcze mi cały czas ta Zołza zalega. Także może gdzieś tam się przymierzać będę do tego. Bo w sumie na razie nie zostało nam zbyt wiele. Dobrze, już nie przedłużam. Trzymajcie się i cześć.